Szczęść Boże w czwartą niedzielę wielkanocną, niedzielę dobrego pasterza. Kiedy słuchamy czytań, a znamy ich treść, to my z automatu w pierwszych słowach już wiemy, co będzie dalej. Dlatego przestajemy słuchać. I to jest bardzo niekorzystne dla nas. Podchodząc do słowa z nastawieniem, że ja już znam ten tekst, przestajemy się skupiać na tym, co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć. Pierwszym pomysłem na dzisiejszą Ewangelię, co nawet podpowiada nam tytuł tej niedzieli, jest to, że Jezus jest dobrym pasterzem. Nikt nie zwraca uwagi, że Jezus jest bramą owiec, jest bramą do owczarni. Brama kojarzy nam się z jakimś przejściem do innego pomieszczenia czy też przestrzeni. Chrystus jako brama otwiera nam dostęp do Bożych łask. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka to jest ilość tych darów. Jakaś część jest dostępna tutaj na ziemi, ale większość jest po przejściu. Jednak chcąc przejść, wpierw musimy się zbliżyć do Jezusa, dojść do Niego, by dostać się do tego skarbca. Na naszej drodze pojawiają się inne, kuszące nas swoją atrakcyjnością bramy, które sugerują, że są lepsze od tego, co Boże. Od naszej decyzji zależy, w którym kierunku pójdziemy. Zgodnie z tym fragmentem, z tym nauczaniem Jezusa, mamy wejść i wyjść. Co to właściwie oznacza? Wejść w tę bramę, wejść w Jezusa, to przyjąć Jego logikę i styl życia. Niemalże wejść w Jego serce i tam znaleźć swoje miejsce. Wejść w Jezusa, to wejść w tajemnicę Jego śmierci i uwierzyć, że On jest Bogiem, drogą, prawdą i życiem. On nie prowadzi nas na manowce, nie jest ślepym zaułkiem. A wyjść to nic innego, jak opuścić swoje bezpieczne miejsce. Swój Egipt, gdzie było trudno, ale stabilnie. Swój wieczernik, gdzie było bezpiecznie. Wyjść z domu, gdzie jest przyjemnie i zakosztować życia apostolskiego. Wyjście to nic innego jak głoszenie Ewangelii. Na pewno w nas jest taka pokusa, żeby się uchronić przed takim misyjnym działaniem. Spróbować się przytulić do Boga i układać sobie wygodne życie. Ale to jest właśnie błędna droga. Jezus jest dobrym pasterzem i tego się nie da ukryć. Jego głos, który znamy, wzywa nas do wielkich czynów. Możemy je podjąć tylko z Nim, we współpracy, która wyprowadza nas z naszej niepewności i obaw. Idąc za Jezusem, ufamy, że Jego obecność i miłość sprawi, że wszystko, co nas spotyka w życiu, jest dla nas najlepsze. W końcu On nas zna. Ale czy my znamy Jego? Znać Jezusa to zaangażować się w te relacje. Dla Jezusa nie jesteśmy kolejnymi numerami. Dzięki Ewangelii mamy z Nim osobisty kontakt. Rozpoczynamy tydzień modlitwy powołania. Patrzę na swoją drogę do kapłaństwa, na samo kapłaństwo i widzę, jak to się wszystko zmienia. To, co kiedyś wydawało mi się niedostępne, dziś jest powszechne. To, co było ideałem, wydaje się być przeciętne. A to, co było pomijane, stało się wartością niezbędną. Jest taka mądrość księdza świętującego swój jubileusz. Kiedy byłem młodym księdzem, chciałem zbawić cały świat. Kiedy zostałem proboszczem, chciałem zbawić całą parafię. Kiedy dziś świętuję 50 lat kapłaństwa, chcę zbawić choćby siebie. Dobry pasterz to ten, który jak Chrystus potrafi pokornie oddać się innym w służbie i nie szuka nic dla siebie. Ja wiem, mówiąc dziś do was, że to jeszcze jest dalekie ode mnie. Słowo Boże nie jest próżne, a sposób wyrażania się Jezusa jest pełen czułości. On ze spokojem i przekonaniem mówi nam, że potrzebujemy dobrego przewodnika dla naszej duszy. Ta przypowiedź stoi w opozycji do dzisiejszego świata, do współczesnej mentalności. Chrystus to nie jest tylko wielki geniusz i religijny przywódca. On jest pasterzem dobrym nie ze względu na korzyści, ale zupełnie bezinteresownie. Normalnie pasterz z owiec pozyskuje mleko i wełnę. A co może pozyskać z nas Jezus? Niewdzięczność, niewiarę, wątpliwości, grymaszenie i pretensje? A mimo wszystko z całą cierpliwością i bezinteresowną miłością prowadzi nas do Ojca, do życia wiecznego. Jeśli jest w nas wiara, to będziemy ufać, że tam właśnie poprowadzi. Słuchajmy więc uważnie Ewangelii, kiedy aktualnie jest czytana. Słuchajmy głosu Jezusa, który mówi do nas, byśmy za Jego głosem szli z przekonaniem, że czeka nas wielkie dobro i obiecana pasza, która nasyci wszelkie nasze oczekiwania i będzie odpowiedzią na wszelkie nasze pytania. Z Panem Bogiem.